Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu. Panie, pośpiesz ku ratunkowi memu. Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Alleluja. Zebrani w dnia połowie, by głosić chwałę Boga, wyznajmy naszą wiarę i prośmy Go pokornie, bo choć w wieczności mieszka, do Niego czas należy i bliski jest każdemu, kto spełnia Jego wolę. Niech On rozjaśni rozum, zapali miłość w sercu, bo Jemu chcemy służyć przez pracę i modlitwę. Wielbimy Ciebie, Boże, jedyny w Trójcy Świętej. Niech słońce Twojej łaski oświeca naszą drogę. Amen. Szczęśliwi są ci, którzy znają prawo Boże i żyją według Niego. O Panie, jesteś sprawiedliwy i wyrok Twój jest słuszny. Dałeś swe postanowienia sprawiedliwie, kierując się wielką wiernością. Gorliwość mnie pożera, bo słów Twoich zapominają moi wrogowie. Twoje słowo jest wypróbowane w ogniu i sługa Twój je miłuje. Jestem mały i wzgardzony, nie zapominam o Twych postanowieniach. Twoja sprawiedliwość jest sprawiedliwością na wieki, a prawo Twoje jest prawdą. Ucisk i utrapienia na mnie spadły, moją rozkoszą są Twoje przykazania. Wieczna jest sprawiedliwość Twych napomnień, daj mi je zrozumieć, a żyć będę. Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Szczęśliwi są ci, którzy znają prawo Boże i żyją według Niego. Niech dotrze do Ciebie moja modlitwa. Panie, mój Boże, wołam do Ciebie we dnie, żalę się przed Tobą w nocy. Niech dotrze do Ciebie moja modlitwa, nakłoń ucha na moje wołanie, bo moja dusza nieszczęściem jest przepełniona, a życie moje zbliża się do otchłani. Zaliczono mnie do grona idących do grobu. Stałem się jak mąż pozbawiony siły. Między zmarłymi jest moje posłanie, tak jak poległych, którzy leżą w grobach, o których Ty już więcej nie pamiętasz, nad którymi nie roztaczasz już opieki. Strąciłeś mnie w otchłań najgłębszą, w mrok i przepaść. Twój gniew mnie przygniata, spiętrzyły się nade mną Jego fale. Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Niech dotrze do Ciebie moja modlitwa. Wołam do Ciebie, Panie, nie ukrywaj przede mną swojego oblicza. Odsunąłeś ode mnie wszystkich przyjaciół, wzbudziłeś w nich do mnie odrazę. Znalazłem się w więzieniu bez wyjścia, moje oczy słabną w nieszczęściu. Każdego dnia wołam do Ciebie, Panie, ręce do Ciebie wyciągam. Czy uczynisz cud dla umarłych? Czy staną cienie, by wielbić Ciebie? Czy to w grobach sławi się Twoją łaskę, a wierność Twoją w miejscu zagłady? Czy Twoje cuda widzi się w ciemnościach, a sprawiedliwość w krainie zapomnienia? A ja wołam do Ciebie, Panie, niech nad ranem dotrze do Ciebie moja modlitwa. Czemu odrzucasz mnie, Panie, i ukrywasz swoje oblicze przede mną? Cierpię biedę i od młodości stoję na progu śmierci. Dźwigałem Twoją grozę i osłabłem. przewalił się nade mną płomień Twego gniewu i złamały mnie Twoje groźby. Zewsząd otoczyły mnie jak fale powodzi i topią mnie w jednym momencie. Odsunąłeś ode mnie przyjaciół i towarzyszy. Tylko ciemności mieszkają ze mną. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Wołam do Ciebie, Panie, nie ukrywaj przede mną swojego oblicza. Wiele znaków i cudów działo się przez ręce apostołów wśród ludu. Coraz bardziej też rosła liczba mężczyzn i kobiet przyjmujących wiarę w Pana. Zachowywali przykazania Boga i prawa, które im nadał. Módlmy się. Wszechmogący wieczny Boże, święty Jakub jako pierwszy z apostołów przelał krew za Chrystusa. Niech jego mężne wyznanie utwierdza Twój Kościół, a jego opieka niech mu stale towarzyszy. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Błogosławmy Panu, Bogu niech będą dzięki.